W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak dbać o ekspres automatyczny do kawy. Nasza kawa smakowała idealnie po zakupie ekspresu, a po pewnym czasie smak się zmienił lub znacząco pogorszył? Prawdopodobnie odpowiadają za to zbierające się w czasie eksploatacji zanieczyszczenia. Regularne czyszczenie pozwoli uniknąć pogorszenia się smaku. Niewiele osób o tym wie, ale grubsza warstwa osadów oznacza również większe zużycie prądu i wolniejszą pracę. Brak konserwacji może doprowadzić do awarii i w rezultacie kosztownych napraw. Na szczęście o ekspres można zadbać w kilku prostych krokach. Najważniejsze jest to, co najprostsze. Bardzo często ekspresy automatyczne mają wbudowane mniej lub bardziej rozwinięte systemy samoczyszczenia. By mogły zadziałać, nie możemy jednak klikać pomiń za każdym razem, kiedy urządzenie domaga się uruchomienia tej opcji. W przypadku ekspresów z taką opcją podstawowa i codzienna konserwacja ogranicza się do przyciśnięcia jednego guzika. Odpowiednie programy samodzielnie usuną gromadzące się osady. I takie czyszczenie nie trwa długo i nie wymaga naszej uwagi. Dlatego warto przeprowadzać je jak najczęściej. Niemal każdy ekspres co 200-300 filiżanek wymaga uwagi. W urządzeniu gromadzi się kamień, tłuszcz i osady powstające w trakcie parzenia kawy i spieniania mleka. Postępuj tutaj zgodnie z instrukcją obsługi. Wyjmij z obudowy określone przez producenta części i oczyść je przy pomocy ciepłej wody, dedykowanych środków, szmatki oraz szczoteczki. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niestosowanie się do zasad codziennej eksploatacji. Pamiętaj o tym, aby wylać wodę z tacki i opróżnić pojemnik na fusy. Często też przy czyszczeniu z zewnątrz zapominamy o miejscu, w którym nasza kawa wypływa, o dyszy. Można ją łatwo wyczyścić za pomocą specjalnej szczoteczki. Jeśli Twój ekspres ma system do spieniania mleka, jest to element, który powinniśmy czyścić praktycznie po każdym użyciu. Wiele ekspresów ma funkcję automatycznego płukania, ale mimo to warto raz na jakiś czas ręcznie przeczyścić cały system nieco dokładniej. Szczególnie jeśli w pomieszczeniu z ekspresem jest gorąco i mleko w systemie szybko kwaśnieje. Odłącz wszystkie elementy systemu mlecznego od ekspresu i umyj każdą część pod ciepłą, bieżącą wodą. Jeśli chcesz, możesz użyć specjalnych szczoteczek lub gąbeczki, która zwiększa efektywność czyszczenia. Na rynku istnieją różne systemy mleczne. Jedne czyszczą się łatwiej, inne trudniej. Zwróć na to uwagę przy kupnie ekspresu. Szczególną uwagę zwróć na tzw. blok zaparzający. W niektórych urządzeniach można go bardzo łatwo wymontować i wyczyścić, inne niestety wymagają troszkę bardziej skomplikowanych operacji. W żadnym wypadku czyszczenie bloku jednak nie wolno lekceważyć. W walce z zabrudzeniami pomogą nam dedykowane środki do czyszczenia ekspresów automatycznych. Detergenty w saszetkach, płynie lub tabletkach pozwolą łatwo pozbyć się osadów, kamienia, a nawet zabezpieczą sprzęt przed korozją. Każdy środek należy stosować nieco inaczej, dlatego przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Często tego typu detergenty są konieczne również do przeprowadzenia zaawansowanego czyszczenia automatycznego. Mam nadzieję, że Twój ekspres do kawy od dzisiaj zawsze będzie czysty. To nie takie trudne. A jeśli masz problem z wybraniem środka czyszczącego, nasi doradcy w sklepach RTV Euro AGD pomogą dokonać właściwego wyboru. Do zobaczenia w następnym odcinku.